tym odcinku cyklu Kryminalne Opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani przyjrzymy się postaci nieżyjącego już Wojciecha P., znanego jako król ekstazji. Był on jednym z największych handlarzy środków odurzających w Europie. Blisko współpracował z również już nieżyjącym, rezydującym w Wiedniu polskim gangsterem Jeremiaszem B., pseudonim Baranina. Wojciech P. urodził się w 1939 roku w Warszawie. Niektóre źródła donosiły, że w latach 90. miał należeć do grupy pruszkowskiej. Zdaniem policji w 1994 roku w drodze z Wiednia do Warszawy ukradł samochód marki Mercedes należący do Dobrosława B. Postępowanie w tej sprawie zawieszono, bo nie udało się ustalić miejsca pobytu Wojciecha P. Służby różnych krajów uważały też, że późniejszy król ekstazji to współpracownik rosyjskiej mafii w Polsce. Wpadł w grudniu 2000 roku w Austrii razem z 9 innymi osobami, kiedy organizował przemyt 30 tysięcy tabletek ekstazji dla rezydującego w Wiedniu znanego polskiego gangstera, współpracującego dawniej ze Służbą Bezpieczeństwa i Milicją, a potem z służbami kilku krajów, Jeremiasza B., pseudonim Baranina. Okazało się, że była to transakcja kontrolowana. Wojciech P. trafił za kratki i szybko zaczął zeznawać na temat Ryszarda J., nazywanego profesorem, producenta środków odurzających. Jednocześnie król ekstazji był jednym z podejrzanych w głośnym amerykańsko-polskim śledztwie dotyczącym przemytu środków odurzających do Stanów Zjednoczonych. Zorganizowana grupa przestępcza miała stworzyć sieć laboratoriów produkujących tabletki ekstazji. Część z nich powstała w województwie świętokrzyskim od 1999 roku. To tam chemik Ryszard J. miał produkować niebezpieczne tabletki UFO, uznawane za wariant ekstazji, ale z chemicznego punktu widzenia różniły się składem. Zamiast MDMA, czyli 3,4-metylodioksymetamfetaminy, zawierały PMA, 4-metoksyamfetaminę. Ta różnica spowodowała zgon co najmniej kilkudziesięciu osób. W wymiarze praktycznym różnica względem znanych wcześniej tabletek ekstazji polegała na tym, że środek zaczynał działać z opóźnieniem, ale z większą intensywnością, przez co nieświadomi użytkownicy sięgali w krótkim czasie po kilka tabletek, choć nawet jedna mogła doprowadzić do śmierci. Odczynniki do produkcji, m.in. z Rumunii, sprowadzał Wojciech P. To w tym kraju i w Austrii spotykał się z Ryszardem J. Szerzej o tym mówiliśmy w odcinku Kryminalnych Opowieści Polska właśnie na temat profesora. Wojciech P. miał też współpracować ze Zdzisławem H., człowiekiem, który miał szerokie kontakty na najwyższych szczeblach władzy w okresie PRL, a potem stał się jedną z kluczowych postaci dla kształtującej się od początku lat 90. polskiej mafii. Zdzisław H. już za komuny prowadził dochodowe interesy w Szwecji, gdzie poznał pełniącego funkcję attaché handlowego syna Leonida Breżniewa, sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z lat 1964-1982. To powoływanie się na Breżniewa miało pozwolić H. na budowanie relacji m.in. z Edwardem Gierkiem, pierwszym sekretarzem KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1970-1980, Piotrem Jaroszewiczem, premierem z tego samego okresu, czy generałem Wojciechem Jaruzelskim. W latach 90. i na początku 2000. Zdzisław H. z jednej strony miał układy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bywał na oficjalnych uroczystościach w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, korzystał nawet z ochrony czy śmigłowców Biura Ochrony Rządu. Z drugiej współpracował z bosami półświatka z grupy pruszkowskiej, m.in. Andrzejem Z., pseudonim Słowik, Ożarowskiej, Andrzejem K., pseudonim Pershing, czy z Trójmiasta, Nikodemem S., pseudonim Nikoś. To on w czerwcu 1991 roku był jednym ze współzałożycieli fundacji Bezpieczna Służba, m.in. obok Krystyny B., żony wspomnianego już gangstera Jeremiasza B., pseudonim Baranina, czy Marka M., pseudonim Gruby Marek, nazywanego przez media królem hazardu. Podmiot ten miał wspierać rodziny funkcjonariuszy policji, którzy ponieśli szkody podczas wykonywania zadań służbowych.
Choć fundacja pozostawała zarejestrowana przez 2 lata, w grudniu 2004 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że organy fundacji nie przesyłają żadnych sprawozdań ze swojej działalności. W związku z tym resort wnioskował o zawieszenie fundacji, a potem o wyznaczenie zarządu przymusowego i likwidację podmiotu. Wokół tej inicjatywy Zdzisława H., Krystyny B., Grubego Marka i innych nie brakowało kontrowersji. Mówiono o tym, że miała ona na celu pozyskanie przychylności policjantów oraz prokuratorów dla gangsterów. Albo że fundacja, bądź jej założyciele, mieli układy z wojskowymi służbami informacyjnymi, WSI. Zresztą to oficerowie służb z czasów PRL i już po upadku komunizmu mieli organizować nielegalny handel paliwami, alkoholem czy bronią, wykorzystując do tego znajdujących się na samym dole układu gangsterów, takich jak przywoływany już Pershing czy Nikoś. Tak przynajmniej wynika z artykułu dziennikarzy Sylwestra Latkowskiego i Wojciecha Sumlińskiego, opublikowanego na łamach tygodnika Wprost, wydanie numer 29/2006. W tekście powołują się oni m.in. na zeznania samego Zdzisława H., Marka M., pseudonim Gruby Marek, czy właśnie Wojciecha P., króla ekstazy, które składali w 2003 roku przed austriackim sądem. Jak pisali dziennikarze Anna Marszałek i Bertolt Kittel w Rzeczpospolitej w artykule na temat zastrzelonego w 2001 roku w Warszawie ministra sportu Jacka Dębskiego, po odejściu z polityki miał on udzielać pożyczek na procent, a odzyskanie jednej z takich wierzytelności zlecić baraninie. Chodziło o działacza sportowego Bolesława K. Swoją drogą to on miał poznać Jeremiasza B. i Jacka Dębskiego. W listopadzie 2000 roku K. został postrzelony w Poznaniu. Napastników nie udało się ująć. Ostatecznie mężczyzna oddał dług. 50 tysięcy dolarów z odsetkami, łącznie 80 tysięcy dolarów. Ale nie Jackowi Dębskiemu, a Wojciechowi P., czyli zaufanemu człowiekowi baraniny. Potem Dębski miał żądać od Jeremiasza B. zwrotu pieniędzy. Przyjęto, że to właśnie miało stać się przyczyną zabójstwa byłego ministra sportu. Inna wersja, podawana przez tygodnik Wprost, uwzględnia kwestię współpracy polityka z Urzędem Ochrony Państwa, UOP. Co ciekawe, Bolesław K. miał potem zaprzeczać, jakoby znał Wojciecha P. Twierdził też, że nie wiedział kto i dlaczego mógł go postrzelić w listopadzie 2000 roku. Śledztwo umorzono. Tymczasem w 2002 roku Wojciech P. w Austrii miał zeznać, że Bolesław K. wraz z innymi osobami wspierał baraninę w finansowaniu produkcji amfetaminy i tabletek ekstazy. Chodziło o kilkaset tysięcy dolarów, które miał przekazać Wojciechowi P. Bolesław K. temu również zaprzeczył, a sprawę badało Centralne Biuro Śledcze. 12 kwietnia 2001 roku w Warszawie zastrzelony został były minister sportu Jacek Dębski. 26 czerwca 2002 roku w areszcie samobójstwo popełnił Tadeusz Maziuk, pseudonim Sasza, uważany za wykonawcę egzekucji na Jacku Dębskim. 7 maja 2003 roku w wiedeńskim więzieniu znaleziono ciało Jeremiasza B., pseudonim Baranina. Miał powiesić się na pasku od spodni przywiązanym do kraty na oknie. Już pośmiertnie jego postać pojawiła się w gronie osób podejrzanych o zlecenie zabójstwa byłego komendanta głównego policji z lat 1997-1998 nadinspektora Marka Papały, do której to zbrodni doszło 25 czerwca 1998 roku w Warszawie. Poza niespójnymi zeznaniami świadków, w dużej mierze przestępców, nie znaleziono dowodów ani motywu dla zlecenia zabójstwa Papały przez Baraninę. Na temat powiązań między osobami stojącymi za tą egzekucją zeznawać miał też Wojciech P., król ekstazy. Latem 2005 roku Życie Warszawy donosiło, że opuścił on austriackie więzienie ze względu na zły stan zdrowia spowodowany chorobą nowotworową. Szybko media obiegła informacja, że król ekstazy zmarł. Nie było jednak jego aktu zgonu ani żadnych innych dowodów. Z drugiej strony jego grupa znów miała zacząć handlować środkami odurzającymi na skalę międzynarodową.
między innymi w różnych krajach Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, Wojciech P. cały czas był poszukiwany przez polskie służby. Śledczy weryfikowali, czy nie sfingował swojej śmierci, dla przykładu organizując fałszywy akt zgonu, aby potem zorganizować sobie dokumenty na inne dane i funkcjonować bez przeszkód pod fikcyjną tożsamością. Nie był to ostatni zgon osób powiązanych z półświadkiem, Baraniną, służbami i sprawą Marka Papały. To wszystko na dziś. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani, a także naszych innych kanałów Kryminalne Opowieści Świat i Kryminalne Opowieści Historia oraz do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, dzięki czemu można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy do specjalnej serii reportaży wyłącznie dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.